Życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widzę, oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej, i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy błysk, póki jeszcze serce masz. Widziałeś wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, zburzony tłum. I jeden szczegół wzrok twój przykuł, ogromne morze ludzkich głów. A speaker cedził ostre słowa, od których nagła wzbierała złość. I począł w tobie gniew kiełkować, aż pomyślałeś milczenia dość. Przeżyj to sam. Zamieniaj serca w twardy głos, póki jeszcze serce ma. Twierdzić, że tutaj jest 30 tysięcy widzów. 10 sekund i spójrzmy. Dobry start Johnsona, dobry start Miłanka, zwariowani kibice Częstochowie, bo drużyna Secret Bunkers wychodzi na podwójne prowadzenie. Na trzecim miejscu mamy Protasiewicza. Jeśli przyjadą na 5-1, jeśli wygrają, to ten bieg, to wygrałem 4-2, wówczas to Secret Bunkers Częstochowa będzie drużynowym mistrzem Polski w sezonie 2003. Smutne sektory, w których stoją kibice Torunia, natomiast szał radości na sektorach, na całym wręcz stadionie, bo tu wszyscy trzymają kciuki za drużynę gospodarzy. Pięknie jedzie ułamek, blisko niego Johnson, ostatnie okrążenie, również jedzie po czwartym w historii tytuł drużynowego mistrza Polski na prowadzeniu Sebastian Ułamek. Piękny comeback do rodzinnego miasta. 5-1 to Secret Bunkers Częstochowa, drużynowy mistrzem Polski w sezonie 2003. Za sprawą tego jakże ważnego wyścigu 14. Rafał, popraw mnie, jeśli coś pomylę. 3 punkty dla Ułamka, 2 dla Johnsona, 1 dla Protasiewicza. Bez punktu przyjechał Bajerski. 46 do 38. Już nic nie może się zdarzyć. Wielka radość z sektora, gdzie siedzą kibice częstochowcy. Bawi się cały stadion, a kibice toruńscy odpalili race, jakby na otarcie łez.
ale wywalczyli srebrne medale. A przecież przypomnijmy, w zeszłym sezonie Apator jeździł w tej drugiej grupie, tej, która walczyła o utrzymanie się w lidze. Ja teraz poproszę Cię, Rafał, abyś wrócił do tego 14 wyścigu. Uzupełnimy nasze programy. No naprawdę bardzo, bardzo ważny bieg, no dwóch drużyni tutaj no niesamowicie wytrzymali start do tego biegu Sebastian Łamek.